14 października wspominamy świętego Kalixta I, papieża i męczennika. Kalixt żył w III wieku. Był Rzymianinem, synem Domitiusa z Trastevere. Jako niewolnik Marka Aureliusza Carpofora, bogatego dygnitarza chrześcijanina, przebywał na dworze cesarskim w Rzymie. Jego pan, chrześcijanin, powierzył mu odpowiedzialność za pieniądze innych chrześcijan. Bank upadł. Kalixt, bojąc się, że zostanie oskarżony o kradzież, postanowił uciec z Rzymu. Zatrzymano go po tym, jak wskoczył do morza. Jego właściciel pragnął go zabić, jednakże dłużnicy wyprosili dla niego ocalenie, licząc na to, że przyzna się do kradzieży i zwróci pieniądze. Kalixta aresztowano ponownie, tym razem za bójkę, w którą się wdał. Wysłano go do ciężkiej pracy w kopalni na Sardynii. Uwolniono go na mocy rozkazu cesarza i dzięki interwencji Carpofora. Kalixt przebywał w Atium, gdzie otrzymywał pieniądze na swoje utrzymanie od papieża Wiktora I. Po powrocie z zesłania został archidiakonem w kościele rzymskim. Na polecenie papieża świętego Zefiryna około 199 roku objął zarząd nad cmentarzem przy Via Appii w Rzymie, który dziś nosi jego imię. Pochowano na nim wielu papieży. Po śmierci Zefiryna w 217 roku Kalixt został wybrany jego następcą. Mniejszość chrześcijan opowiedziała się jednak za kapłanem Hipolitem, co doprowadziło do powołania pierwszego w dziejach papiestwa antypapieża. Pontyfikat Kalixta trwał 5 lat. W tym czasie zajął zdecydowane stanowisko wobec herezji sabellianizmu i monarchizmu, które błędnie interpretowały tajemnicę Trójcy Świętej, a także wobec schizmy Hipolita. Akceptował związki małżeńskie zawierane między osobami wolnymi a niewolnikami. Złagodził wykonywanie pokuty, pozwalał na odpuszczanie grzechów ciężkich. Przypominał, że Kościół otrzymał prawo przebaczania wszystkich grzechów i wskazywał zarazem na miłosierdzie Boga. Na tej podstawie polecił przyjmować ponownie do Kościoła tych, którzy uprzednio zostali wykluczeni z niego na stałe za bałwochwalstwo, morderstwo czy nieczystość. Warunkiem natomiast powtórnego włączenia do Kościoła tych, którzy w czasie prześladowań odstąpili od wiary, tzw. lapsi, było odbycie przez nich pokuty kościelnej. Z tego powodu często go krytykowano. To właśnie z pism go krytykujących wiemy tak dużo na temat jego życia. W czasie kolejnego prześladowania papież Kalixt poniósł śmierć męczeńską 14 października 222 roku, nie wiadomo jednak w jaki sposób i z czyjej ręki. Został pochowany na cmentarzu Kalepodiusza przy Via Aurelia. Papież święty Grzegorz III przeniósł relikwie świętego Kalixta do kościoła Matki Bożej na Zatybrzu, który prawdopodobnie wybudował. Według dawnego brewiarza Kalixt I miał ustanowić suche dni, czyli 12 dni po 3 dni w każdym kwartale, pokuty i postu. Miał też udzielić chrztu kilku senatorom rzymskim, którzy ponieśli za wiarę śmierć męczeńską. W więzieniu miał uzdrowić strażnika, świętego Prywata, i pozyskać go dla Chrystusa. Razem z nim poniósł śmierć męczeńską. Wreszcie, według tego samego źródła, opartego na księdze papieży, wyświęcił 8 biskupów, 16 kapłanów i 4 diakonów. W ikonografii święty Kalixt przedstawiany jest w stroju pontyfikalnym, z tiarą na głowie. Jego atrybutami są księga, kamień na księdze i pastorał. Módlmy się. Wszechmogący Boże, wysłuchaj łaskawie prośby, które zanosimy wspominając męczeństwo świętego Kalixta, papieża, i przez jego zasługi udziel nam pomocy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.